Wilczyca to najnowszy polski horror. Sądząc po strojach oraz występującej husarii, umiejscowiony w wieku XVI, XVII albo XVIII. Osobiście skłaniałabym się do tej ostatniej wersji. Treścią jest historia pewnego nieudanego małżeństwa. Marychna, bo tak się zwała owa niewiasta, będąc zaniedbywaną przez męża i nie dość kochaną, w chwili śmierci obiecuje, że jej duch nie da mu spokoju. Grozę zapowiada łapa wilczycy, zawinięta w materiał i mocno przyciśnięta do piersi. Od tego momentu zaczyna się pasmo niesamowitych wydarzeń. Zmarła ducha swego wcieliła w inną kobietę, aby zadośćuczynić krzywdzie. Iwona Bielska, która kreowała rolę demona, zagrała go tak sugestywnie, iż wychodząc z kina, święcie wierzyłam, że duch złej kobiety po śmierci wciela się w inną i że jego nowa postać jest jeszcze gorsza i sieje jeszcze większe spustoszenie. Do tego muzyka, która z pewnością nie mogłaby być materiałem na muzykoterapię. Jedną z ciekawszych postaci był dr Goldbaum, który z całym spokojem i zrozumieniem przyjął wiadomość o nowym wcieleniu ducha. Znalazł nawet ustęp z Biblii o tym mówiący, twierdząc jednocześnie, że tajemna wiedza jest niepotrzebna, aby ocenić rzecz tak naturalną. Był to jeszcze jeden przyczynek do tego, aby powiększyć napięcie, a jednocześnie wzbudzić ciekawość co do najgłębszych tajników naszej duszy. I tak jak apokalipsa pokazała, że w człowieku siedzi wszystko, a ujawnia się w odpowiednich okolicznościach, tak wilczyca to potwierdziła. W inny sposób, bo też i w innym gatunku filmowym, ale równie wyraźnie. Nie pozostaje mi nic innego, jak przestrzec ludzi o słabych nerwach, dodając jednocześnie, że gro osób doskonale się bawiło. I ponieważ reakcje były tak różne, życzę po prostu wrażeń. Danton jest najnowszym filmem Andrzeja Wajdy, zrobionym poza granicami Polski, bo we Francji. W roli tytułowej reżyser obsadził Georges Depardieu i w roli Robespiera Wojciecha Przoniaka. Obie kreacje doskonałe. W dzisiejszej recenzji mam zadanie o tyle trudne, że już krytyka francuska i polska zrobiła swoje w nieszczędzeniu słów uznania kolejnemu dziełu tego świetnego reżysera. O ile można zaufać przekazom historycznym, to film nie przedstawia właściwego, a raczej szczegółowego obrazu tych czasów. Mnie osobiście jednak nic a nic to nie przeszkadza. Pozycja jest niezwykle ciekawa z socjologicznego punktu widzenia. Taki moment. Demoulin, przyjaciel zarówno Dantona, jak i Robespiera, ma wybrać między wolnością a rychłą śmiercią i decyduje się na tę ostatnią. Nie w imię zasady, czy też jakichś wyższych racji, ale najzwyczajniej w świecie reaguje na uczucie, które będąc bardzo silnym, ogarnia zdrowy rozsądek. To prawie jak kolejne zakochanie się. A tu nerwy napięte. Danton mówi, wybierz wolność, wbrew temu, co ma w oczach. Wszyscy w pozycji wyczekującej na jego decyzję. To w zupełności wystarczy osobie wrażliwej i rozczarowanej. Cała scena bardzo wyraźna. Na twarzach aktorów teatralna mimika, mistrzostwo operatora i precyzja. Absolutnie we wszystkim. Nie wiem, czy to słowo właściwie oddaje klimat tego filmu. Jedno jest pewne. Na temat warsztatu nie można dyskutować, a w każdym innym zakresie daje się wykazać dużą wiedzę, doskonałe wyczucie atmosfery tamtych dni, celujące obsadzenie w rolach. Nawet epizodyczne wystąpienia nie są pozbawione siły wyrazu i nie wymykają się pamięci obrazowej. Jednym z takich epizodów jest młoda gosposia Robespiera, która na pełne uwielbienia spojrzenie, posłane swemu chlebodawcy, zostaje spoliczkowana przez tę, której ten przywilej się należy. W pokrzywdzonej nie było nienawiści, nawet żalu. Ot, popłakała sobie, w końcu dostała w gębę, a to trochę boli. Drugą taką postacią jest Rzezimieszek, który wygłasza jedną z najbardziej filozoficznych kwestii w tym filmie. Mianowicie ośmiela się powiedzieć prosto w oczy Dantonowi, prowadzonemu do więzienia, iż umrze dokładnie w ten sam sposób, co on, zwykły kryminalista. Można by jeszcze przytoczyć wiele innych przykładów, ale nie o nie chodzi. Najbardziej istotna okazuje się rozgrywka między głównymi bohaterami. No i tu tkwi mankament dzieła, bowiem była to walka między ugrupowaniami, a nie dwiema jednostkami. Pokazano, co siedzi w Dantonie
i że w końcu wygrywa ze sobą. Pokazano, czego nie ma Robespierre i że ostatecznie to on przegrywa. Udowodniono wreszcie, chyba trochę nieświadomie, iż naga prawda musi ustąpić przed determinacją. Retoryka to także umiejętność argumentacji, a to z kolei pociąga za sobą nie lada dyplomację. I tak dalej, i tak dalej. Nie nudziłam się na filmie ani chwili. I życzę tego samego wam, nie odsłaniając już walorów Dantona Andrzeja Wajdy. Karate po polsku obejrzałam nawet z uwagą i z zainteresowaniem. Długo jednak musiałam się zastanawiać, co o filmie napisać. I nie było to spowodowane miernotą fabuły, czy też brakiem jakichkolwiek wrażeń. Po prostu. Tematyka filmu, jakkolwiek ujęła mnie troszkę, to jest na tyle odległa od bieżącej rzeczywistości, że zdziwienie spowodowane jej podjęciem odjęło mi zmysł krytyczny. Otóż trójka młodych artystów wykonuje na zlecenie malowidło ścienne w wiejskim kościele. Jednym z nich jest karateka o twarzy cherubinka. Oczy niezwykle uduchowione, duża inteligencja. Dąży on ze wszech miar do doskonałości wewnętrznej, pielęgnując przy tym taką perłę ludzkich wyżyn jak honor. I w imię honoru ginie. Tu zaczyna się właściwy problem filmu, a o jego rozstrzygnięciu mają zdecydować widzowie. Czy przypadkiem to, co nazywamy honorem, nie jest tylko abstrakcją i że abstrakcja wobec rzeczywistości musi ustąpić? Przy czym abstrakcją są tu zarówno honor, jak i Piotr, jego obrońca, zaś rzeczywistością bardzo zwykli i słabi młodzi wieśniacy. Gdybyż choć dla jednych i drugich honor był tym samym, ale gdzie tam? Dla Piotra jest czymś najwyższym, dla wiejskiego sieroty okazją do wyładowania się psychologiczną potrzebą. Nie odczytałam intencji autora jednoznacznie. Nie wiem, czy chciał powiedzieć, że o honorze należy zapomnieć, bo nie on jest prawdą o życiu, czy też była to po prostu impresja na temat walki abstrakcji z realiami. A może wspomnienie pięknych czasów, kiedy byli tacy, co w imię honoru potrafili zginąć? Jedno jest pewne. Piotr ginie, ale w chwili śmierci twarz jego wyraża rozpacz, że tak się stało. Oczy pytają, no i w imię czego? Oddają swoje młode, twórcze życie. Miłość do pięknej dziewczyny, męską przyjaźń. Może wam uda się film odebrać dużo precyzyjniej. Powodzenia. Dzisiaj o dwóch filmach. Jej portret to filmowy rys dziewcząt z Poprawczaka. Z dużym realizmem, jak sądzę, została oddana atmosfera domu oraz panujące w nim stosunki. Reżyserowi udało się nawet pokazać ten nieuchwytny moment, kiedy to jakaś idea przechodzi w rutynę. Nie jest czymś przejściowym, rozwojowym, a staje się myślą przewodnią i trochę zastałą jak woda w stawie. Tak właśnie działo się w przypadku tego Poprawczaka. Otóż kierownictwo zakładu wzorowo wypełniało swoje obowiązki. Zdaje się nawet, że głębiej pojmowało swoją wychowawczą rolę, ale brakowało mu, temu kierownictwu, silnej wiary w to, co robią oraz łagodnej, ciepłej atmosfery, która najlepiej ukoiłaby nieoszczędzane przez życie dziewczęta. Zwykle trudno przewidzieć, o co na pewno chodzi twórcy filmowemu. I jeżeli nawet teraz wyciągnę bardziej własny wniosek, aniżeli podsumuję reżysera, to zdaje się, iż beznadziejność tego typu domów jest oczywista. Dziewczęta uczą się cwaniactwa, przyjmowania postawy asekuracyjnej, chowania się na samo dno swojej pozbawionej uroku egzystencji. Doświadczenia życiowe przyjmują za złą i otępiającą monetę. Nikt nie umie im pomóc. Nikt nie umie im pokazać, jak można to zaakceptować i nie rezygnować. Bo przecież, i tu powtórzę za Exuperim, nie da się oszukać życia, nie da się oszukać drzewa. Będzie rosło tak, jak zostało ukierunkowane. W takich chwilach zwykle zadajemy sobie pytanie, po co więc ten film? Ale na to proponuję, by każdy odpowiedział sobie sam. Wobec czego polecam go gorąco. Takiej beznadziejności nie widziałam jeszcze w żadnym filmie. W zupełnie innym stylu zaprezentowała się kinematografia czechosłowacka. Chrzciny to niezła komedia. Ciekawie, bo trochę przesadnie, zostały uwypuklone charaktery i osobowości. I jak to zwykle w czeskim filmie, życie pokazane pół żartem, pół serio. Niby głupawo, a jednak mądrze. Śmiem nawet twierdzić, że po fali filmów psychologicznych zadziałał orzeźwiająco. Z kreacji aktorskich najciekawszą się okazała postać dyrektora Czyrówki w wykonaniu znanego z serialu Szpital na peryferiach, doktora Strassmayera.
Rola podstarzałego dyrektora, nie mającego wprawy we flirtach z młodymi, ładnymi sekretarkami, ale zdolnego i szybko uczącego się, jest pełna uroku i ciepła. W filmie ponadto można znaleźć przepis na realizację życiowych ambicji i odnosi się wrażenie, że reżyser zna lekturę Kama Sutry, docenia ją, ale jak się okazuje w ostatniej scenie, nie przecenia. Myślę, że każdemu z nas przydałoby się trochę zdrowego śmiechu i zdrowego spojrzenia na życie. Film Chrzciny daje jedno i pokazuje drugie. Dosyć głośno już jest o debiucie Franciszka Trzeciaka Punkty za pochodzenie. Człowiek, który nie spełnił się jako aktor, próbuje swych sił jako reżyser. I trzeba przyznać, że debiut jest świetny, ale skądinąd wiadomo, że debiuty zwykle wypadają nie najgorzej. Są bowiem często spełnieniem tego, o czym przez długi czas się myślało bądź marzyło. I przychodzi taka chwila, kiedy musimy dać temu upust. Jeżeli potrzeba jest dość silna, to często otrzymujemy dzieła genialne, nawet bez znajomości warsztatu. A tu reżyser robi film o środowiskach, które nieźle zna przez długie obcowanie z nimi. W związku z czym pozycja ma dwa albo trzy momenty absolutnie genialne. Film jest wyrazisty, trzyma w dużym napięciu, wzrusza i oczyszcza. Ostatnie słowo należy rozumieć dosłownie. Chodzi o to, że niemalże w każdym dialogu, scenie, poruszane są sprawy najważniejsze. Nie ma rozdrabniania się i uszczegółowiania. Po prostu. Wiadomo, co białe, a co czarne. Z pewnością duża w tym zasługa młodego aktora Michała Juszczakiewicza, grającego wiejskiego maturzystę, starającego się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W kapitalny sposób pokazał przemianę wewnętrzną głównego bohatera. Jego próbę zrozumienia układów, układzików, a także niezawodną reakcję na prawdziwych ludzi sztuki i takich, którzy jedynie przez wygląd zewnętrzny i manierę zwą się nimi. Najbardziej ze wszystkiego podobała mi się inwokacja w wykonaniu bohatera, i tu brawo dla operatora, oraz kwestia wypowiedziana przez jednego z profesorów Wyższej Szkoły Teatralnej, a mianowicie, że trzy sprawy w życiu są warte zachodu. W kolejności umiłowanie człowieka, wiedzy, sztuki. Film zawiera wiele innych, interesujących, ciekawych myśli. To z całą pewnością jedna z tych pozycji, która nie wnosi nic nowego, ale i dlatego ale właśnie warto ją obejrzeć. Tydzień temu obejrzałam dwa z nowo proponowanych do rozpowszechnienia filmów. Węgierski Anna oraz francuski Policjantka ze słynną Miał Miał w roli głównej. O ile pierwszy z tych filmów był ciepły, o tyle drugi przygnębiający i z całą pasją pokazujący relatywizm wszelkiej rzeczy. Omawiając po kolei. Anna jest obrazem kobiety, która wskutek okoliczności wywołanych przez wojnę zostaje rozdzielona z ledwo co narodzoną córką. Odnajduje ją po 22 latach jako adoptowaną przez parę Francuzów. Zastanawia się, czy ma prawo burzyć ich wspólne życie. Z pomocą przychodzi jej los, któremu zadośćuczyniając, znajduje rozwiązanie wewnętrznego dylematu. Na uwagę zasługuje Marie-José Zenat, która będąc Francuską, gra u boku Jana Nowickiego w tymże filmie. Szczerze jednak mówiąc, nie z powodu narodowości wspomniałam o jej roli. Aktorka ta ma w sobie tyle ciepła i uroku, że choćby dla niej samej warto film obejrzeć. Dodatkową atrakcją stanowi kobieca reżyseria, której delikatny rys zaznacza się w każdej scenie. Policjantka to pozycja zupełnie innego rodzaju. Młoda, urocza pani inspektor osiąga duże sukcesy w swoim zawodzie. Okazuje się jednak bardzo niebezpieczna, gdyż według instancji wyższych miesza się do polityki. Nieważne, że syn mera to pedał i narkoman, bo ważne jest, iż jest on synem mera. I to właśnie wyznacza bieg rzeczy. Bohaterka zostaje przeniesiona z Paryża na prowincję. I choć zmienia miejsce pracy, nie zmienia poglądów. Z jej pomocą udaje się zdemaskować grupę mężczyzn uprawiających nierząd z dziećmi i dopuszczających się zbrodni na nich. Cóż z tego,
Skoro tylko okazuje się, że pierwszym do stryczka jest kolejny mer, zdymisjowano policjantkę. Nie chcę pracować w takiej policji, powiedziała na pożegnanie, dodając jeszcze, iż nikt nie zabrani jej być świadkiem. Będzie mówić. Wymowa filmu jest dramatyczna. Z dzieci pozbawionych dzieciństwa wyrastają kaleki uczuciowe, psychopaci, nerwicowcy, często ludzie upośledzeni umysłowo. Co ja mówię z dzieciństwa? Jeżeli 7-letnia dziewczynka zostaje zgwałcona przez własnego ojca, to ja nie umiem tego nawet nazwać. A tu najważniejsza jest polityka. Mimowoli przypomina mi się taki cytat z Miłosza. Polityka jest naszym przeznaczeniem. Cyklonem, w którego sercu tkwimy ciągle, choćbyśmy się chowali w łupinkach poezji. Te słowa potwierdza w pełni drugi z proponowanych do obejrzenia przeze mnie filmów. Policjantka. 19 stycznia bieżącego roku Kino Drużba zaprezentowało dwa filmy. Węgierski, Ankasza Kowacza, Tymczasowy raj oraz bułgarski, Szajka. Celowo nie podają reżysera tego drugiego filmu, gdyż nie jest on wart obejrzenia. Jedyna rzecz, na którą warto było zwrócić krytyczne oko, to postać głównego bohatera kreowanego przez Iwana Iwanowa, a robiącego się trochę na Jacka Nicholsona. Ponieważ film był o sfrustrowanej bułgarskiej młodzieży, reprezentowanej przez paru szpanów oraz neurastenika, to też nasunęła się refleksja, iż postawa na Jacka Nicholsona była trochę wyzwaniem rzuconym światu. A jednak coś osiągnę, coś znaczę, coś mogę zdziałać, choćby nawet miał to być szlachetny numer z wykryciem groźnej szajki przestępców. Osobiście wolę lepsze filmy. I takim był chyba Tymczasowy raj, zrobiony z dużą kulturą i znawstwem sztuki filmowej. Jeśli chodzi o treść, to zdaje się, iż sam tytuł nasuwa pewne skojarzenie. Jeżeli powiem jeszcze, iż rzecz dzieje się w czasie wojny na Węgrzech i młody, przystojny stolarz francuski zakochuje się w niepozbawionej wdzięku Węgierce, z pewnością skojarzenie się zabarwi. Dwoje ludzi, związanych każdy ze swej strony pewnymi układami, znajduje dużo radości w byciu razem. Akurat miejsce, w którym przebywają, jest nieopanowane chwilowo przez Niemców. Życie toczy się niemal rozrywkowym trybem. Nie liczę wojskowych dyskusji, które były, ale na odbiór filmu jako całości tematycznej nie miały wpływu. Potwierdzały, że jest wojna i że w tym właśnie miejscu trwa sobie raj. Tymczasowy. Bowiem kochankowie siłą okoliczności zostają rozdzieleni. Dziewczyna ginie. Końcówka to rok 1946. Francja, dom naszego bohatera i słowa żony. Znowu byłeś nad morzem. Co ty tam w nim widzisz? A to zwykłe, by odwieczne i ludzkie wspomnienie szczęścia, które było, a nigdy nieosiągnięte i niezrealizowane do końca, pozostawiło bolesny wkład w toczącą się rzeczywistość. Film włoski, Zaginione rzeczy, jest obrazem procesu popadania w obłęd zdrowej i silnej, przeciętnej Włoszki. Pokazuje, jak niektóre objawy naszej psychiki, przypisując im wyolbrzymioną rangę, mogą zburzyć strukturę wewnętrzną. Marta Kazeti, bo tak nazywa się bohaterka, jest żoną neurastenika i córką histeryczki. Ponadto ma beznadziejnie głupiego kochanka. Problem ukazano po części poetycko, bowiem za przyczyną przypadkowych ludzi i wskutek nieprzewidzianych okoliczności Marta zaczyna analizować istotę swojego tchórzostwa, które objawiając się najpierw w postaci lęku przed pierwszym stosunkiem, powoli przeradza się w ideę fix, czyli myśl bez reszty opanowującą jej psychikę. Stąd krok do obłędu. Dla mnie wyłonił się problem, czy nie należy przypadkiem pewne przejawy naszej psychiki pozostawić nietkniętymi, a przyjąć tylko ich zewnętrzny objaw. Faktem jest, że Marta dociera w końcu do siebie. Być może poprzez rozdrapanie niektórych delikatności i ponowne zagojenie ich stajemy się silniejsi i rozumniejsi. Ale jak mówi łacińskie przysłowie, etiam sanato vulnere, cicatrix manex, co znaczy po prostu, że choć rany zagojone, to jednak pozostają blizny. A odchodząc od moich subiektywnych odczuć. Reżyserowi chodziło chyba o ukazanie symptomatycznych zjawisk społeczności włoskiej, często rodzących się na tle bezrobocia, tudzież zwykłego zmanierowania. Bohaterka jest kobietą bardzo atrakcyjną, jej mężczyźni także niczego sobie. Film może nie najweselszy, ale poruszający na tyle istotne i co gorsza coraz powszechniejsze sprawy, iż warto na nie zwrócić uwagę. Dzisiaj proponuję dwa filmy. Klimatem pasujące jak ulał do obecnej pogody i zbliżających się wakacji.
Pierwszy z nich to Słona Róża, zrealizowany w koprodukcji czechosłowacko-polskiej. Hanna Wadaciowa i Jan Piechociński są ofiarami losu zgotowanego im przez II wojnę światową. Ona, śliczna czeska skrzypaczka, on młody Polak. Wskutek szeregu okoliczności zawiązuje się między nimi znajomość, która wkrótce przeradza się w miłość. Finezja i doświadczenie panny Ido, bo tak było na imię owej damie, ujęły Wojtka bez reszty. Z dużą kulturą i wyczuciem doprowadziła do zdrowego skonsumowania tego związku. Niestety, rozdziela ich pani wojna. Spotykają się po 7 latach. Ido nosi już inne nazwisko, Goodwin. A Wojtek, no cóż, Wojtek czekał. Okazało się jednak, że nie czują do siebie żalu. Stara miłość żyje w nich jak wówczas. Zawsze, kiedy oglądam tego typu historie, przychodzi mi na myśl aforyzm, że stara to jak świat, prawda, a wciąż tak nowa. I muszę przyznać, że od pewnego momentu oglądałam film tak, jak gdyby był to temat po raz pierwszy poruszany na ekranie. I chyba na miłość inaczej patrzeć nie można. Zbyt radosna i życiodajna to siła. Drugi z proponowanych do obejrzenia przeze mnie obrazów to film radziecki Jak ożenić dziadka. Jest to bardzo dobra komedia, pełna humoru, typowego dla tamtejszej kinematografii. Nie pozbawiona także treści poważnych i istotnych, z mądrym i ciepłym spojrzeniem w ich głąb. Tak więc dowiedzieć się możemy, jak ożenić dziadka, co nie oznacza, jak się go pozbyć, tylko jak dowartościować jego smutne, bo bądź co bądź samotne życie. Życzę wesołej zabawy i niech będzie ona wstępem do zasłużonych i beztroskich wakacji.